Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie! Dobry wieczór. Witam w piątkowym komentarzu Liberté. Dla mnie komentarzu szczególnym, bo ostatnim. Dziś oficjalnie żegnam się z Państwem, ze słuchaczami i widzami Liberté Talks i na sam koniec chciałbym wybiec trochę ku przyszłości. Chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że bardzo żałuję, że jest to mój ostatni komentarz i że nie będę już miał możliwości, aby mówić o bieżących wydarzeniach przez kolejny rok w tym miejscu i w tym formacie, dlatego że najbliższe 12-13 miesięcy zapowiadają się niezwykle istotnymi. Zapowiadają się ciekawie, interesująco, ekscytująco, ale też oczywiście niosą ze sobą dużą dawkę niepewności i poczucia zagrożenia. W jakim miejscu będziemy, w jakim świecie będziemy my, Polki i Polacy, w tej części świata żyć za 12, może 13 miesięcy? To jest bardzo dobre pytanie. Jeśli by spojrzeć z kolei wstecz na ostatnie kilkanaście, może nawet 20 kilka lat, wydaje mi się, że trudno byłoby znaleźć drugi taki moment jak teraz, kiedy o kolejnym roku można było powiedzieć, że przyniesie najpewniej wydarzenia tak doniosłe, do tego stopnia doniosłe, że dziś trudno powiedzieć, w jakiej sytuacji będziemy za mały rok. Takich procesów jest wiele. Ja bym chciał dziś powiedzieć pokrótce o dwóch, oczywiście tych najbardziej doniosłych, tych najbardziej oczywistych. Po pierwsze, oczywiście ciąg dalszy wojny w Ukrainie spowodowanej brutalnym atakiem reżimu Putina na ten kraj. Jesteśmy w krytycznym momencie tego konfliktu. Z jednej strony cieszymy się od kilku tygodni postępami ukraińskiej kontrofensywy, tym, że odzyskuje ona kolejne terytoria, ale z drugiej strony widzimy, że Rosja zmierzająca ostatnio ku klęsce wiele zrobi, aby do tej klęski nie doszło. Mamy mobilizację. Mamy tak zwane referenda, wskutek których dziś, gdy Państwo słuchają tego komentarza, pewnie już to się stało. Ja jeszcze tego nie wiem w tym momencie, kiedy nagrywam ten komentarz, ale prawdopodobnie dziś doszło do uznania przez Putina włączenia tych terytoriów, tych ukraińskich terytoriów w skład Federacji Rosyjskiej, co zmienia logikę wojny o te terytoria. Mamy oczywiście eskalację na Morzu Bałtyckim w postaci eksplozji na nitkach Nord Streamu, koncentrację jednostek zarówno powietrznych, jak i morskich państw NATO z jednej, a Rosji z drugiej strony. W jakiej sytuacji więc będziemy z punktu widzenia geopolitycznego bezpieczeństwa za rok? Czy ktoś z Państwa wie? Czy ktoś jest w stanie to dziś przewidzieć? Absolutnie nie. Nie wydaje mi się, aby ktoś był w stanie rzeczywiście z pewną dozą pewności siebie orzec, czy będzie dobrze, czy będzie źle, albo być może nawet za 12-13 miesięcy sytuacja tam w Ukrainie albo i w innych miejscach blisko nas będzie nadal tak w zawieszeniu, że będą nadal się toczyć działania wojenne i nadal nie będziemy wiedzieli, jak to wszystko się skończy. Trzy scenariusze są to możliwe, każdy inny i każdy w bardzo mocny sposób wpływający na nasze życie. Czy odetchniemy z ulgą? Czy będziemy się bać jeszcze bardziej niż dziś o bezpieczeństwo Polski? Oczywiście drugim wydarzeniem, które rozstrzygnie to, w jakim miejscu będziemy za rok, jest najważniejsze wydarzenie naszej polityce wewnętrznej. Czekają nas najpierw, zanim do tego dojdzie, długie miesiące jesieni i zimy, kiedy będzie zimno i kiedy zobaczymy wszyscy, po pierwsze, jak przyjdzie nam żyć w tych warunkach, przy tak wysokich cenach energii elektrycznej oraz nośników energii, dzięki którym ogrzewamy nasze mieszkania i domy, jak z tymi kryzysami, a także ogólną inflacją
koalicję obejmie rząd i jak wpłynie to na dalszy przebieg bitwy politycznej w Polsce, na układ sił w sondażach przedwyborczych. Wiele osób, również ja, prognozuje, że partia władzy będzie dalej słabnąć i w wyborach za rok, to moja wielka nadzieja, utraci ona władzę. Ale dziś nie możemy i tego w żaden sposób z pewnością stwierdzić. Różnie może być i wiele rzeczy jeszcze się może wydarzyć. Te dwa procesy, te dwa problemy, o których tutaj mówiłem, są ze sobą zresztą ściśle powiązane. Jeśli doszłoby do jakiejś eskalacji i poczucie zagrożenia Polek i Polaków, być może już bardziej bezpośrednim atakiem ze strony Rosji, by wzrosło, może to też doprowadzić do zwrotu w trendach politycznych i wzmocnienia partii władzy. Takie procesy często w takiej sytuacji zachodzą. Nie wiemy więc ani, czy Polska będzie bardziej czy mniej bezpieczna w sensie bezpieczeństwa narodowego za rok. Nie wiemy też, czy aktualna ekipa rządząca Prawo i Sprawiedliwość utrzyma władzę w jakiś sposób na trzecią kadencję, będzie kontynuować te procesy demontażu demokracji liberalnej, które obserwowaliśmy przez ostatnie 7 lat, czy też dojdzie do przełomu politycznego i do politycznej zmiany, kiedy z kolei rozpoczną się procesy przywracania demokracji liberalnej i rozliczenia ludzi, którzy się na nią zamachnęli w ciągu tych dwóch kadencji, które będą wtedy za nami. Niezwykle interesujące, niezwykle ekscytujące 12 miesięcy przed nami. Trzymam kciuki, żebyście Państwo za rok mogli powiedzieć, że żyjemy cię w lepszym świecie niż możecie to powiedzieć dziś. Bo jeśli Wy będziecie mogli tak powiedzieć, to znaczy, że i ja będę mógł tak powiedzieć o swoim położeniu. Każdy z nas wtedy będzie mógł tak powiedzieć. Bądźmy optymistami. W tym świecie mało kto jest optymistą, a optymistą warto być. Szanse są duże. Siły dobra, jeśli mogę tak ogólnie podsumować, mają atuty i argumenty. Może się uda. My, mali, zwykli obywatele, nie mamy zbyt wielkiego wpływu na te procesy, ale jakiś tam może mamy. Jeśli mamy, to starajmy się nasze możliwości w 100% wykorzystać, aby ten świat stawał się lepszy zamiast gorszy. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję za miniony rok. Życzę Państwu wszystkiego, wszystkiego dobrego. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!